Otwieram obrady 16. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas 12 radnych. Trójka radnych jest nieobecnych. A więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady, podejmować stosowne uchwały. Musimy to jeszcze zatwierdzić obecność. Trzech nieobecnych, 12 jest obecnych. Frekwencja 18% na dzisiejszej sesji wszystkich rad. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana radnego Rady Powiatu Koszyckiego, pana Dariusza Kalinowskiego. Witam radnego Rady Powiatu również Koszyckiego, pana Wiesława Lebiudę. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Z nami jest również, witam, zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam bardzo serdecznie panią skarbnik, panią Martę Klaśmit. Witam was, szanowni radni. Witam panią dyrektor MOPS-u, panią Halinę Serwycińską. Witam serdecznie panią dyrektor Annę Sznyter, dyrektor PiS-u. Witam was, szanowni sołtysi. Witam. Tak, jeszcze wiem, tylko sołtysi to są znane osobistości, dlatego witałem serdecznie. Witam pana dyrektora, pana Kuleszę z Zuchu. Witam pana Krzysztofa, panią Kamilę oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach dzisiejszej sesji. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Nie widzę uwag odnośnie proponowanego porządku, więc będziemy dzisiaj obradować na podstawie tego projektu, który państwo otrzymaliście. Również nie miałem żadnych uwag dotyczących protokołu z 15 sesji Rady Miejskiej, a więc ten protokół przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 października. W międzyczasie chciałbym poinformować Wysoką Radę i tutaj sołtysów, co w międzyczasie się wydarzyło. Pierwsza to bardzo miła wiadomość. Sfinalizowaliśmy umowę z firmą Infrabud na realizację zadania inwestycyjnego, czyli remont ulicy Zakisze. Chcę tylko państwu przypomnieć, że jest to zadanie, które będzie realizowane z dofinansowaniem 60% z budżetu państwa. W podpisanej umowie jest, że mamy to zrealizować do sierpnia 2020 roku. Z informacji od wykonawcy mam informację, że chciałby w miarę szybko i sprawnie to zrealizować wcześniej, ale umowa zawiera czas do sierpnia 2020 roku. Również chciałbym poinformować tu Wysoką Radę, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zagospodarowania basenu Polanowskiego, to jest remont pomostu całego plus ciągi rowerowo-piesze do grupy rybackiej. Chcę państwa poinformować, że w ramach tego naboru został złożony tylko wniosek z gminy Polanów i mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie do tego projektu w kwocie 300 tysięcy złotych. Również zgodnie z wcześniejszą podjętą uchwałą przez Wysoką Radę odnośnie dofinansowania zakupu
urządzenia pod nazwą autoklaw do sterylizacji narzędzi stomatologicznych, który oddamy w użyczenie gabinetowi stomatologicznemu tutaj w Polanowie, tak aby realizować podpisane wcześniejsze porozumienie z gabinetem stomatologicznym dotyczące szeroko pojętej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z gminy Polany. Chcę tylko zaznaczyć, że to urządzenie bardzo szybko sterylizuje narzędzia stomatologiczne pozwalające na to, że w ciągu 15 minut 12 sztuk może być tutaj wysterylizowany, co spowoduje, że większa liczba uczniów może być przyjęta przez stomatologa. Również chciałbym Państwa poinformować, że sprawnie jest realizowane przejście przez miejscowość Jacinki. Myślę, że wszyscy, którzy jadą w kierunku Koszalina, doskonale to widzą. Jest położona nowa nawierzchnia już. W tej chwili odbywają się przebudowa ciągów pieszych w tej miejscowości. Mieliśmy również sympatyczne spotkanie, bo na zaproszenie właśnie pani sołtys i pani radnej do Jacinek przybył pan marszałek Tomasz Sobieraj, który spotkał się z Radą Sołecką, ale jednocześnie zlustrował zadanie, wymienił poglądy na temat realizacji inwestycji drogowej. Z tego miejsca serdecznie mu dziękuję, że znalazł na to czas. Również chciałbym Państwa poinformować, że Zarząd Dróg Wojewódzkich właściwie skończył również inwestycję polegającą na przełożeniu chodnika w miejscowości Krąg. Bardzo się z tego miejsca cieszymy. Jeżeli chodzi o inwestycję realizowaną wspólnie z powiatem koszalińskim w postaci remontu i przebudowy przejścia przez trzy miejscowości Cetun, Grosowa, Polanów, inwestycja jest bardzo mocno zaawansowana i myślę, że tutaj nie zagraża terminowości, że w następnym roku zostanie to zrealizowane. Jeszcze między sesjami, Szanowni Państwo, to oczywiście praca nad budżetem na rok 2020. Za chwilę na pewno na ten temat będę mówił, ale tutaj pani skarbnik tutaj dzielnie nad tym pracowała. Myślę, że jeżeli chodzi o sam budżet, to właśnie w tym wystąpieniu dotyczącym budżetu. Na razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. No i przechodzimy do omawiania projektu budżetu na rok 2020. Również poproszę pana burmistrza o wystąpienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawowym terminem jesteśmy zobligowani do tego, aby do 15 listopada złożyć projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale również do Biura Rady. I z tego obowiązku gmina Polanów się wywiązała. Na samym początku również mieliśmy spotkanie w ramach przewodniczących komisji, panów przewodniczących, gdzie wstępnie rozmawialiśmy na temat tego budżetu, jak on może wyglądać. Szanowni Państwo, jest to budżet na miarę, projekt tego budżetu na miarę naszych możliwości. Z tego miejsca od razu powiem, że dochody budżetowe w roku 2020 będą dużo niższe niż w roku 2019. Planujemy, że uzyskamy dochody w kwocie 48 613 216 zł 49 groszy, a wydatki zamkną się kwotą 49 535 203 zł 50 groszy. Już po tych dwóch liczbach widzimy, że będzie to budżet deficytowy. Opis projektu tego budżetu znajduje się w dokumentach, które tutaj Wysoka Rada otrzymała. Składa się on z wielu załączników, gdzie w sposób bardzo szczegółowo jest rozpisana każda pozycja, jeżeli chodzi o dochody, jak i wydatki. Szanowni Państwo, budżet na rok 2020 będzie bardzo trudnym budżetem, wynikającym z paru rzeczy, które tutaj nas spotkały.
Pierwsza rzecz, dochody, które planujemy na rok 2020, to już Państwu wspomniałem, będą dużo niższe niż w roku bieżącym. Z czego to wynika? Pierwsza rzecz, będziemy mieli na pewno mniejsze udziały w PIT-cie, które szacujemy, że będą to w kwocie około 400 tysięcy złotych. Szacujemy, że subwencja będzie pomniejszona dla naszego samorządu o kwotę prawie 1 000 000 złotych. To już mamy na starcie budżet mniejszy o 1 400 000 złotych. Również Państwo doskonale tutaj wiecie, informowaliśmy, że jeżeli chodzi o dochody własne z tytułu podatków od nieruchomości, jest to poziom roku bieżącego. Czyli nie będzie tutaj żadnych zwiększenia dochodów. Jeżeli tutaj już mówimy o dochodach pomniejszonych o 1 400 000 złotych, to Szanowni Państwo, również dojdzie nam duża pozycja dotycząca utrzymania gminnej naszej oświaty, jeżeli chodzi o same wydatki. To jest kwota, szacujemy, dodatkowo 2 miliony złotych więcej. Jeżeli to dodamy do pomniejszonych dochodów, to już mamy na samym starcie 3 400 000 mniej do dyspozycji niż w roku 2019. Również chcę podkreślić, że wszystkie nasze jednostki i zakłady albo mają poziom tegoroczny, albo nieznacznie większy niż w roku 2019. Sprawia to, że na wydatki inwestycyjne będziemy mieli naprawdę bardzo niewielkie środki. W związku z tym chcemy kontynuować tylko zadania, na które mamy podpisane umowy, czyli już realizowana umowa z powiatem koszalińskim na realizację drogi Cetyn Rosocha Polanów, ale również tutaj wspomniana przeze mnie inwestycja ulicy Zacisze, dokończenie wodociągu w miejscowości tutaj do Wieczna, proszę Państwa, dlatego ten budżet, wspomniałem, że będzie budżetem deficytowym, czyli będziemy musieli szukać albo dodatkowych środków, albo w trakcie roku, proszę Państwa, ograniczać nasze wydatki. Innych możliwości tutaj realizowania budżetu nie będzie. Chcemy również przygotować się dokumentacyjnie do realizacji placu zabaw na terenie miejscowości, na terenie naszej gminy Polanów, dlatego również środki zostały na ten cel zabezpieczone. Również zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Sławno na realizację szlaku kajakowego na rzeczy Wieprzy i Grabowej. Również chcemy te porozumienie sfinalizować. Jest to niewielki udział samorządu Polanowa, ale chcielibyśmy to zadanie dofinansowane z budżetu pana marszałka, ze środków unijnych zrealizować. W budżecie musimy się zastanowić, Szanowni Państwo, również zrezygnowaliśmy z jednego zadania, to budowy targowiska na ulicy Stawnej. Szanowni Państwo, gdzie mimo tego, że mamy dofinansowanie około 1 000 000 złotych, udział własny środków finansowych samorządu Polanowa wynosi 500 tysięcy złotych. Tych środków nie mamy. W związku z tym nie stać nas na to, żeby to zadanie zrealizować. Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tego przedsięwzięcia, bo w przypadku podjęcia się go, ten deficyt budżetowy byłby o 500 tysięcy więcej. Proszę Państwa, to co wspomniałem, to tyle i aż tyle. To nie jest budżet, który jest zgodny z oczekiwaniami każdego radnego, każdego sołtysa, ale obracamy się w realiach finansowych, które sprawiają, że musimy być przygotowani również, że tych środków w budżecie będziemy również mieli mniej. Czeka nas
duża podwyżka energii elektrycznej, energii. Myślę, że to już w miesiącu maju albo półrocza wszyscy o tym mówią. W budżecie przyjęliśmy założenia, że będzie to poziom zużycia ubiegłorocznego. Życie pokaże, na ile będzie nas stać. Budżet, który dzisiaj nazywamy projektem i który proszę o odesłanie do komisji, żeby tutaj komisje Rady Miejskiej pracowały nad jego ostatecznym kształtem, no musimy w sposób bardzo racjonalny podchodzić do pewnych rzeczy i zastanawiać się, z czego możemy zrezygnować, gdzie poczynić oszczędności, tak żeby na koniec roku nie zastanawiać się, skąd ten deficyt budżetowy pokryć. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Otwieram dyskusję na temat projektu budżetu. Pytania do pana burmistrza, do pana skarbnika. No, zwracam się do szanownych radnych. Ten projekt budżetu był omawiany na komisjach szczegółowo. Pan burmistrz wyjaśnił z panią skarbnik, ale czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Szanowni sołtysi, do was się zwracam. Są pytania? Również nie widzę. Bardzo poproszę zastępcę przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetu o opinię. Nie, ale omawialiście, tak? Przystępujemy do informacji o świadczeniach majątkowych za rok 2018. Szanowni radni, szanowni państwo, otrzymałem informacje z pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz z drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, jak również z Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Ze względu na to, że są to opinie z klauzulą tajemnica skarbowa, prosiłbym, nie będę tego odczytywał, w związku z tym, że możecie państwo się dowiedzieć, jakie są usterki, czy tam jakieś tam niedociągnięcie ze strony szanownych radnych i pracowników, to do wglądu te materiały są w biurze rady. Proszę z tymi, jest to wszystko jak gdyby osobiście do przez radnych i przez urzędników do rozpatrzenia, dlatego też nie będę analizował, ale tylko mogę odczytać informacje pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, że w związku z tymi oświadczeniami majątkowymi naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie informuje, że w wyniku analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością skierowania sprawy do CBA. Tak? No i podpisy. To jest tyle informacji na temat opinii pierwszego i drugiego Urzędu Skarbowego. Szanowni radni, otrzymałem jedną interpelację, którą odczytam od pana radnego Mirosława Gajka. Proszę o podjęcie działań w sprawie wycięcia zadrzewień oraz podcięcia gałęzi w parku w Nacławiu przy drodze wojewódzkiej nr 206, ponieważ powodują zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych. To była ta jedna tylko była interpelacja. I zwracam się do szanownych teraz sołtysów o wnioski i zapytania do pana burmistrza, do rady. Jest, tak, proszę bardzo, pani sołtys Jacinki. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja tylko mam takie oficjalne informacje dla moich sołtysów. Już mogę przekazać. Mogę? Proszę bardzo. Szanowni sołtysi, zgłaszamy chęć uczestnictwa w halowym turnieju piłki nożnej, który odbędzie się u nas w Olanowie 22 lutego. Pójdzie zwycięska drużyna
wygrało turniej powiatowy w Mielnie, dlatego też my jesteśmy jako gospodarze tego uczestnictwa. To takie dwie informacje i prosiłabym zgłaszać z Solec. Chętnych potrzeba 8 osób do grania, rodziny mieszkańcy danej wioski do końca stycznia. Jakie ile drużyn by brało udział w naszych gminnych rozgrywkach 22 lutego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To są pytania jeszcze, wnioski od Państwa sołtysów? Nie widzę. A może ktoś z szalonych radnych, nie radnych, tylko gości zaproszonych, chciałby wystąpić? Również nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 16/126/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy wyjaśnienia ze strony pana burmistrza, pani skarbnik? Ktoś oczekuje? Nie. Jeżeli nie, bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetowej o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja w dniu dzisiejszym zapoznała się z wyżej wymienioną uchwałą, czyli uchwałą 16/126/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok i opiniuje tą uchwałę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, przystępujemy do głosowania. Teraz za podjęciem tej uchwały proszę o głosowanie. A więc jesteśmy 100% jest aprobata tego projektu uchwały, dlatego że nas jest 12 radnych. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. I projekt uchwały nr 16/127/2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o opinię. Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowali uchwałę nr 16/127/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. To informacja pana, pani sołtys odnośnie tego turnieju to była. Pozostałych pytań nie było. Interpelacja zostanie, pani radny, interpelacja będzie przekazana do biura rady. Celem stosunkowania się do tej pracy. Szanowni goście, szanowni radni, bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach panom radnym Rady Powiatu Koszańskiego. Dziękuję dyrektorom, dziękuję panu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, pani skarbnik. Wam, szanowni radni, państwo sołtysi. Porządek 16 sesji Rady Miejskiej został wyczerpany. Obrady uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.